Dzień dobry, dzień życia ogrodnika Amatora. Dzisiaj króciutki filmik o tym, o takiej poradzie, żeby wśród pomidorów uprawiać sałatę. Dlaczego? Dlatego, że sałata uprawiana wśród pomidorów poprawia wzrost tych pomidorów, poprawia ich kondycję, jakość. I również poprawia trochę smak pomidorów, ma wpływ na to. W związku z tym warto uprawiać sałatę jakąkolwiek jako przedplon przed pomidorami, ale również do momentu, kiedy te krzaki pomidorów nie będą zbyt duże, to tutaj pomiędzy mogłaby rosnąć sałata. Dobrym sąsiedztwem dla pomidora to również jest por, fasola, marchew czy kapusta. Ale jak chodzi o sałatę, to sałata ma duży wpływ na smak pomidorów i dlatego w tym filmie ona jest głównym warzywem, który polecam sadzić wśród pomidorów. Z kolei nie sadzimy przy pomidorach na przykład ogórków, ziemniaków, grochu. Taki krótki filmik. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o takim sadzeniu współrzędnym pomidora i sałaty, czy tak robicie, czy macie doświadczenia, że był ten wpływ pozytywny i smak Pomidorów również lepszy, no ale ciężko go zweryfikować, bo musielibyśmy mieć jakieś, jakąś grupę do porównania, gdzie sałata nie rosła. To taki krótki filmik o sałacie współrzędniej sadzonej ra razem z pomidorami. Dzięki, pozdrawiam, do usłyszenia, do, zob do zobaczenia.